No i dojeżdżamy do Popradu, zaraz będziemy. Jeszcze jakieś 5 km mamy. Nie wiem, idziemy ja się pierwszy do rynku i tam gdzie ten, ta galerka była w rynku, a później do tej drugiej galerii. Bo w sumie w 3 miejsca chyba pójdziemy dzisiaj. Do 3 sklepów różnych, także zobaczymy gdzie to będzie fajnego. Dużo wam nie nagram, ale coś ich wam nagram, bo mam mało baterii. O, tu można na tym OMV sobie kupić winetkę, jakby ktoś chciał autostradami pojeździć po Słowacji. A fajne mają, tunele też mają. Jechałem kilka razy już. No tędy jedziemy, jak jedziemy na Chorwację, to tu ostatnio na tym OMV kupowaliśmy winietkę, 12 euro. Także też mają normalne ceny. No my jedziemy prosto, tu jest też Mak, jakby ktoś chciał kawę sobie wypić na drogę, to polecam, w Maku kawa zawsze najlepsza i najtańsza. Co jeszcze wam powiem, tu jest Poprad. Już nad nami idzie autostrada ta główna. I po prawej będziemy mieć, bo tutaj Słowaki lubią bardzo grać w hokeja, to tu jest lodowisko, no nie? Po prawej stronie będziemy mijać lodowisko. No Poprad jako Poprad mogę porównać w Polsce do Nowego Targu, no. Na pewno nie do Zakopanego. Bo to jest dalej od Tatr. Tam jest pełno tych miasteczek takich małych, które można porównać do Zakopca. Ale Poprad to na pewno nie. Bardziej taki Nowy Targ. Tutaj widać bardziej przemysł, takie rzeczy są, no nie? Chociaż w Nowym Targu tego przemysłu to już nie ma, tam Woja chyba tylko został i tyle, no nie? Nie gadaj dużo, tam jest galeria. W Nowym Targu są galerie, ale wiesz, kiedyś tam były fabryki, dużo produkowali rzeczy. No tutaj widać, że są fabryki, widzisz co jest grane, no nie? Jest tych fabryk dość dużo. Ale co, no? Miasteczko, centrum, nagram wam za chwilę. Rynek. No dosłownie mamy 5 minut do rynku, tam jest parking. Nie wiem, tam chyba euro za godzinę się płaci, coś takiego. Staniemy sobie w centrum. O, tu jest lodowisko po prawej, właśnie go minęliśmy. O, co jeszcze fajnego w Popradzie? Aquapark. Też fajny mają i wiadomo, zawsze mniej ludzi niż w Polsce, no nie? Tu jest Lidl po lewej. No i już jesteśmy praktycznie w centrum. O, tu jest Aquapark. Widzisz po prawej? Także minęliśmy Aquapark po prawej, nie nagrałem wam go, bo mam telefon w uchwycie. Ale naprzeciwko Lidla jest Aquapark. Tu skręcamy do centrum na parking. Tam są znaki, pisze centrum. Tu jest 15 wolnych. A tam dalej nie wiem ile, tam też pisze parking. Zobaczymy, bo tam dalej jeszcze nie byłem. O, tutaj przecież możemy tak samo zaparkować, patrz. O, tak wygląda Poprad. Centrum miasta.
i tu jest galeria, do której idziemy w centrum Popradu. I tutaj się zaparkujemy właśnie w niej. Zaparkujemy się na górze. Patrzcie się, jaki ładny widok tutaj z galerii na Tatry. Tatry Wysokie, Poprad, jesteśmy w galerii w centrum. Idziemy. Parking, musisz mieć kasę. Tu jest parking za darmo, patrzcie się. 2 godziny dziennie za darmo parking. A widoczki niczego sobie. Także jesteśmy we windzie. We windzie jesteśmy. Pozdrawiam. Czy musi zatrzymać na drugim? Nie wiem. Idziemy dalej. No, my idziemy zaraz na rowery. No tutaj kantor jest też tak, że można zmienić sobie złotówki na euro i kurs jest 4,08, jakbyś sprzedawał złotówki. A jak chcesz kupić, to 4,40 musisz zapłacić. Także to się średnio opłaca, no ale wiadomo, kantory muszą zarobić też, no nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, idziemy tu do Intersportu, bo tutaj też mają fajne rowerki. Ale to pojedziemy tam gdzieś indziej jeszcze za rowerami w ogóle. Do innego sklepu, bo jest taki typowo rowerowy. W innej galerii. Ten jest fajny, na dwóch Amorak. Za 1200. Skusa M-ka. Czekaj, on ma siedzenie na to? Chyba ma siedzenie przy tego. Co? A taki zwykły 400 euro.
Także takie ceny tutaj rowerków są. No ten jest ładny. Także jesteśmy w Popradzie, w centrum. I tak wygląda centrum Popradu. Tu jest ta galeria. Forum się nazywa. Jakby ktoś chciał wyszukać sobie w Google, jak dojechać. Wszystkie sklepy są. A zwłaszcza darmowy parking. Chyba to jest najważniejsze. Na 2 godziny. Na 2 godziny jest darmowy parking, a myślę, że 2 godziny to jest wystarczająco, żeby sobie tutaj przejść Poprad, miasteczko i tak dalej. Czekajcie, jeszcze wam pokażę, jak to wygląda tak z dalsza. O. Tak wygląda ta galeria i parking jest na dachu. A tu jest ścieżka rowerowa. Można sobie też pojeździć rowerami po Popradzie, bo tutaj są ścieżki rowerowe. Są brzydkie kolorystyki. Wiem. Ogarnij, mama. Patrzę. Jakie? No jest taki turkusowy. Aha. I ma dwie opony. Nie no, to lipa, to zapomnij. Ja bym się go przymalował na czarny. A co, ten ci się podobał, czy nie? No. Żółto-czarny ładny, no nie? No. Ja bym miał cały czarny motowy. No czarny byłby najlepszy. Jeszcze jedziemy w jedno miejsce, zobaczymy, jakie tam ceny mają, bo tam jest dużo rowerów. Słuchajcie, to jest fajne tutaj, że są rowery na miejscu. U nas tego w Zakopanem to nie widziałem, żeby gdzieś rowery na miejscu były. Wszystko trzeba do Krakowa jechać. O, tutaj macie centrum Popradu. Kościół główny. Tak wygląda Poprad. Dużo ludzi, co? Prawie tyle, co w Zakopanem. Albo więcej może nawet. Wszystkim dziękuję za te komentarze, oczywiście pod filmami. Także jak mogę, to tylko odpowiadam. I zachęcam do komentowania. Każdy może wyrazić swoją opinię. Wiem, że każdy jest inny, różnimy się. Niektórzy lubią Zakopane, niektórzy nie. Ale żyjemy jako wolny naród. Każdy ma prawo do własnej opinii. Patrzcie się, jak tutaj fajnie. Cisza, spokój. Niedaleko w góry. No po prostu jest taka cisza i spokój. No. Tyle wam powiem. Na tych, co narzekają na Zakopane, mogą tu przyjechać. Zobaczyć, jaki jest wybór. Po ile jest piwo. Na pewno taniej nie jest niż w Polsce. Tak wam powiem. Idziemy tutaj do Pokemona zajrzeć? Zamknięte. Tak? Już? Idź zobacz. No, także tak wygląda centrum Popradu. Kilka kafejek, fontanna, kościółek i tyle.
porównanie do Zakopanego, to wam powiem, że nie ma co porównywać, ale cisza, spokój. Jasiak sobie kupił kartę Pokemona, takiego, na którą polował. Tu jest fajny sklep, jakby ktoś zbierał karty z Pokemonami, to tutaj jest fajny sklep, można kupić sobie różne karty, pudełka i tak dalej. Dla kolekcjonerów także. Dobra, no tam jest parking, już tam nie idziemy, wracamy, bo pójdziemy sobie jeszcze na kawkę do takiej kawiarni, co my lubimy, i resztę będziemy wracać, bo jeszcze mamy jeden sklep z rowerami do zobaczenia. Ten my już zobaczyli, fajny był ten rower, co my oglądali. 500 taniej niż w Polsce, ale tutaj jest na miejscu. Wiadomo, że wam powiem tylko tyle, że nie wiem jeszcze, czy on będzie kupował ten rower, tylko ma dwa amortyzatory, przedni i tylni, a to jest dla nas najważniejsze. To jest jego pierwszy rower początkowy, także na pewno nie pójdziemy w jakieś nie wiadomo jakie firmy, tylko od czegoś trzeba zacząć. Ale na pewno nie będziemy kupować żadnych elektryków, podkreślam, żadnych elektryków, bo to nie są rowery. Lepiej sobie kupić motor.